całym kraju jest około 40 tysięcy sołtysów. Dziś obchodzą swoje święto. Ich zadanie to przede wszystkim pomoc i praca z ludźmi, ale dla wielu sołtysów to wyróżnienie. To jest jedna przyjemność obcować z ludźmi na co dzień, a tym bardziej pomóc cokolwiek komuś. To jest dopiero satysfakcja. W naszym regionie na wyróżnienie zasługuje pani Irena, która ma 30-letnie doświadczenie w pracy jako sołtys. Kiedyś było ciężej, bo jak na świetlicy nie było wody, nie było, wszystko z domu nosiłam, czy drzewo, czy węgiel, ale nie żałuję tych lat. Wspaniałe lata z ludźmi pracować, z Radą Sołecką. Także nie żałuję tych lat. Najczęściej rozwiązują wiele problemów, dbają o to, żeby ich miejscowości wyglądały ładnie. W czasie pandemii wszystkie relacje ucierpiały, brakuje wiejskich zabaw, dożynek i po prostu spotkań. Sołtysi to zazwyczaj dusze towarzystwa i organizują życie kulturalne lokalnej społeczności. Nie spotykamy się jak przy wielkich świętach, dożynkach, imprezach kulturalnych, nie ma tego już. I to nam jest bardzo przykro, jakokolwiek działać. Sołtysi są wybierani w powszechnych wyborach. Ich kadencje trwają teraz 5 lat. Sołtysem może zostać niemal każdy. Wystarczy skończone 18 lat i chęci do pracy.